Polka z tytułem najlepszego sopranu we Włoszech. Polską muzykę klasyczną promuje nie tylko na Półwyspie Apenińskim, ale tak naprawdę na wszystkich kontynentach. Tuż przed jej kolejną podróżą ze śpiewaczką operową Dominiką Zamarą rozmawiała Anna Jankowska. Trzymam w ręku pani najnowsze muzyczne dziecko. To płyta z utworami XVII-wiecznego włoskiego artysty Mauro Giulianiego. Rozumiem, że jest to efekt wytężonej pracy w okresie trwającej już prawie cały rok pandemii. Dokładnie. Jest to dla nas coś niezwykłego. Mamy ogromny sentyment do tej płyty razem z maestro Carocci, ponieważ w tak trudnym okresie udało nam się nagrać tę płytę. A było tak ciężko z wyjazdami, z przejazdami, z lotami, więc naprawdę jest to jakiś cud niesamowity. Ta płyta jest też dowodem na to, że lubi pani sięgać po repertuar mało znany publiczności. Czy tak samo jest z tym autorem? Czy on nawet we Włoszech jest mało znany melomanom? To prawda. Właśnie ja bardzo lubię odkrywać takie perełki i promować. Tutaj odkryłam właśnie Mauro Giuliani razem z maestro Carocci. No, wybitny kompozytor. W takim stylu bel canta włoskiego. Jest tam piękna fraza, piękna melodyka, przepiękne teksty Metastasio, więc no, naprawdę cudne perełki, a tak mało znane. Mało znane w Europie, ale dużo bardziej znany kompozytor doceniany w Stanach Zjednoczonych. Pani ponad 12 lat już mieszka we Włoszech i ciekawe jest dla mnie takie porównanie, albo raczej wnioski płynące z porównania tej publiczności tutaj w Polsce i we Włoszech, ale też środowisk artystycznych, które funkcjonują w obu tych krajach. Ciekawe pytanie. To znaczy dużo nas łączy tak naprawdę. Ogromna wrażliwość, ogromny taki sentymentalizm, zarówno Polaków, jak i Włochów, ogromna nostalgia, ogromna ekspresja w wyrażaniu emocji. Znaczy Włosi może jeszcze bardziej po prostu, bo tutaj w Polsce czasami wyczuwam taką tak zwaną woalkę emocjonalną, prawda? Te emocje są gdzieś schowane, a Włosi po prostu ekstremalnie. Czasami się zdarza, że na próbach, nie wiem, dyrygent płacze, potem krzyczy i to jest naturalne, to nie szokuje nikogo zupełnie. To pomaga czy przeszkadza w pracy? Znaczy ja się przyzwyczaiłam. Pomaga, bo nawet ja się tak do tego przyzwyczaiłam, że musi być taki rygor i to rozchwianie emocjonalne dyrygentów, że jak, nie wiem, wylatuję do Stanów i tam widzę takiego miłego dyrygenta, który mówi amazing, it's great, to wydaje mi się aż dziwne, bo to jest niemożliwe, coś tam musi zaraz znaleźć na pewno. Jestem ciekawa, jak minął pani pod kątem zawodowym rok 2020, tak trudny ze względu na okoliczności, w jakich się znaleźliśmy. Wiem, że koncertowała pani między innymi w Australii. Bardzo fajnie zaczęłam zeszły rok, bo 1 właśnie stycznia koncertowałam w Rzymie, czyli taki noworoczny koncert w Rzymie. No cudownie było, wszyscy szczęśliwi, piękny początek roku. Potem miałam koncerty, właśnie pamiętam, we Włoszech, Teatro Verdi w Padwie. Dużo rzeczy się działo dobrych. Potem w marcu wyleciałam na turnę do Australii, debiut w Melbourne z ariami Mozarta koncertowymi. A nagle się okazało, że pandemia nas zastała po prostu tak niespodziewanie. Mogłam wrócić albo do Polski, albo do Włoch. We Włoszech było już tak źle, że no nie można było nawet wracać, więc wróciłam do Polski, miałam tę kwarantannę. No ale później stwierdziłam, że skoro mamy więcej czasu, to skoncentruję się na nowej płycie, skoncentruję się na nauczaniu się nowego repertuaru, więc miałam więcej czasu, żeby ćwiczyć, żeby się uczyć nowych rzeczy. Rozpoczęłam pracę nad doktoratem, więc no dużo dobrego też się dzieje tak naprawdę. A jakie nastroje panują teraz wśród Włochów po tak ciężkim roku związanym z pandemią? Włosi są z natury optymistami, oni są bardzo pozytywni. Pamiętam, jak jeszcze byłam w tej Australii i tak mi było przykro, pytałam właśnie przyjaciół włoskich, jak się czujecie, wszystko dobrze. Oni pisali pozytywnie, wszystko będzie dobrze, spokojnie, nie martw się, wszystko będzie dobrze. I do tej pory tak jest bardzo pozytywnie, optymistycznie. Oni już czekają, aż otworzą teatry. Kultura i te słynne koncerty balkonowe tak naprawdę pozwoliły im przetrwać ten najtrudniejszy czas. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby propagować tę muzykę i sztukę wyższą no, na każdej kanwie tak naprawdę. Bo zatarło się taki stereotyp, że muzyka operowa czy poważna jest tylko dla tak zwanych elit. Ale uważam, że nie. W czasach już, nie wiem, czy baroku, czy Mozarta i prości ludzie przychodzili do teatrów operowych, spędzali tam całe dnie, jedli pikniki i tak dalej, ale również arystokracja, więc tak jest do tej pory. Dla każdego jest opera. Słoneczko, mama przy szklanym okienku siedziała.
Siedzi przede mną najlepszy sopran we Włoszech. Ten tytuł zobowiązuje. Tak, tak, no właśnie tutaj mam... Jestem bardzo wzruszona do tej pory, nie mogę uwierzyć. Ale właśnie w Palazzo Campidoglio, w Pałacu Rządowym, otrzymałam taką nagrodę właśnie za najlepszy sopran we Włoszech razem ze wspaniałym basem włoskim Dante Roberto Muro. Otrzymaliśmy jako najlepsi śpiewacy operowi we Włoszech. Jest to dla mnie no, ogromny zaszczyt, ale też zobowiązanie, żebym no, po prostu no, tą sztukę przedstawiała na najwyższym poziomie. I tam podczas właśnie tego wręczania powiedziano też, że promuję muzykę polską na świecie i we Włoszech. I to jest też dla mnie zobowiązanie, żeby promować nasze polskie perły. Teraz mamy rok Paderewskiego, więc na pewno będę też się koncentrowała na promocji pieśni Paderewskiego we Włoszech i na świecie. Czy po tak rzadkie utwory sięga pani na obczyźnie w wyniku tęsknoty za krajem, może też muzycznych poszukiwań? Czy na przykład chęci przyciągnięcia publiczności przyzwyczajonej do tego, co znane, popularne, klasyczne? No właśnie wszystkie te aspekty jakby są prawdziwe i jak najbardziej realizuję te wszystkie aspekty. Uważam po pierwsze, na pewno nostalgia za Polską, ta ogromna tęsknota za ojczyzną. Na przykład jak podróżowałam po Stanach Zjednoczonych czy gdziekolwiek, często się zdarzało, że słyszałam muzykę Chopina, jakiś pianista sobie na próbie ćwiczył, więc to serce mi się otwierało i stwierdziłam, dlaczego ja nie mogłabym nagrać płyty z Chopinem? Spotykamy się dzisiaj w miejscu wyjątkowym, w sali balowej Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Myślę, że to jest odpowiednie miejsce do takiego pożegnania i życzenia pani wszelkiej pomyślności w nowym roku przed kolejną podróżą, no już do Włoch. Dziękuję z całego serca, wszystkiego najlepszego, dużo pięknej sztuki i emocji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję z całego serca. I to wszystko w poniedziałkowych informacjach kulturalnych. Kolejne już jutro o 18:30.